zaraz zacznę nagrywać, tylko dokończę ten rozdział. Czytam właśnie książkę Moc Twojej Wrażliwości dla osób emocjonalnych, empatycznych i wysoko wrażliwych. Jest to przefantastyczna książka dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek słyszeli albo słyszą nadal. Jesteś przewrażliwiony. Jesteś tak trudną osobą. Dramatyzujesz, to wcale nie jest takie trudne. Jesteś naprawdę dziwny. Jeżeli jesteś osobą, która nie może znaleźć swojego miejsca, wiecznie wydaje ci się, że do czegoś nie pasujesz, za dużo analizujesz, bo tak naprawdę analizujesz każdą poprzednią rozmowę, wszystko co się działo i emocje w tobie grają tak bardzo, że to nie jest tylko po prostu przypływające uczucie, tylko całe twoje ciało reaguje na wszystko, co tak naprawdę odczuwasz. Rozczarowanie bardzo często przeżywasz jako ogromną rozpacz, a złość wydaje się wręcz nie do pokonania. I czasami wręcz siła twoich uczuć cię przeraża. To ta książka udowodni ci, że nie jesteś nienormalny ani dziwny, tylko wręcz możesz żyć ze swoją prawdziwą naturą, możesz zaakceptować siebie i zrozumieć postrzeganie rzeczywistości przez swój pryzmat i że tak naprawdę nadwrażliwość nie jest negatywną cechą, tylko darem, ogromnym darem, który otrzymałeś w prezencie i polecam tą książeczkę absolutnie kurde każdemu, kto czuje się właśnie w taki sposób. Link macie do niej w opisie. Ja jestem przy końcówce, jestem na 180 stronie z 240, ale naprawdę w tylu sytuacjach, ile utożsamiam się w tej książce, to po prostu dawno nie czytałam czegoś tak dobrego, więc jeżeli też macie podobne wrażenie, po tym odcinku śmiało klikajcie i czytajcie, bo wydaje mi się, że naprawdę mocno może wpłynąć na twoją rzeczywistość. Cześć, siemano, z tej strony Namican i witam cię, kochana Krzynko, w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zapewniam wam znacznie bardziej egzotyczny odcinek niż moje drugie śniadanie, a mam tutaj wymieszane mango z ananasem, więc zapowiada się naprawdę interesująco. Uszy miseczki mi się zbiły, jakby co. Kto lubi mango, łapka do góry. Standardowo zapraszam was na jakąś szamkę albo herbatkę lub coś fajnego do picia, tylko ostrzegam, że podczas oglądania tego odcinka lepiej go stopować, kiedy będzie się piło herbatę, bo w przeciwnym razie możecie się popluć, a niekoniecznie chcę mieć na sumieniu waszego zalanego laptopa. Słuchajcie widzowie, 6 lat, ja w to po prostu nie mogę uwierzyć. 6 lat temu, dokładnie 15 marca 2016 roku wrzuciłam swój pierwszy odcinek na mój kanał YouTube i stwierdziłam, że z okazji tej przecudownej, wyśmienitej rocznicy zrobimy sobie research tego wybitnego dzieła, jakim jest Vlog na nami Zero i przeanalizujemy, jak zmieniłam się na perspektywie tych 6 lat. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. A jeszcze zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie łapki w górę i zostawcie też subika, ponieważ ja wam daję content, a wy mi dajecie suba, to jest naprawdę spoko deal. Wydaje mi się, że każdy będzie wtedy zadowolony, nie będzie poszkodowanych, no chyba, że to herbata, którą możesz wypluć w tym odcinku. A ja jeszcze serdecznie chciałam was zaprosić na moje obozy, ponieważ już ruszyła sprzedaż. W tym roku będą 2 obozy w 2 różnych miejscach, na 2 różne grupy wiekowe. Pierwszym obozem jest obóz w Olsztynie, na Mazurach, w super miejscówce, w super hotelu, ale najlepsze jest to, że razem z Kinią Wiczyńską będziemy tam z wami, więc będzie podwójna frajda i obóz jest od 18 do 12 lat, albo raczej od 12 do 18, taki jest tutaj przedział wiekowy. Jest on od 7 do 17 lipca, więc jeżeli nie macie jeszcze co robić w tym terminie, koniecznie rezerwujcie, ponieważ to będą niezapomniane wakacje. Natomiast drugi obóz jest obozem nad morzem w Jastrzębiej Górze. Byliśmy tam w zeszłym roku i był świetny vibe, więc nie mogę się doczekać odwiedzenia tego miejsca ponownie. Mam nadzieję, że w podobnie fajnym gronie, chociaż tutaj nie ma niefajnych ludzi, więc jestem po prostu przekonana, że będzie zajebiście. I w tym miejscu widzimy się od 18 do 28 lipca, więc już chwileczkę po poprzednim obozie, ale tutaj mamy przedział wiekowy 10-15, więc dla troszeczkę młodszych widzów będzie również stosowo, więc jeżeli ten termin jest dla was wolny, to ja wam go już rezerwuję. Idźcie do rodziców, gadajcie, ponieważ naprawdę warto. W opisie tutaj są moje obozy, a my już lecimy z tą przewybitną rozrywką. Huragany Nany, mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, ponieważ ja absolutnie nie jestem. To czuję, że może być jazda bez trzymanki na rollercoasterze. Vlog hashtag zero, zapowiedź kanału. Jakość tostera i perfekcyjne naświetlenie dają razem efekt głębi ostrości. Artystyczne ujęcie natomiast
pięknie współpracują z treścią. Chciałam powiedzieć, że może wam się wydawać, że nagrywałam tosterem mojej babci, który był w ogóle tosterem babci mojej babci. Natomiast chciałam powiedzieć, że tu jest bardziej bekowa historia, ponieważ nagrywałam kamerą HD. Natomiast jak widzicie, albo zobaczycie, będzie tutaj jakość maksymalnie 360 pikseli. Jest to spowodowane tym, że ja nie wiedziałam, jak się montuje filmy. Kupiłam, a właściwie ściągnęłam piracki program, albo nawet nie piracki, on nie był piracki, on po prostu był wersją demo. Jeżeli się chciało mieć całą wersję, to było trzeba zapłacić. O, ja powiedziałam, nie mam pieniędzy, jestem biedna studentka, nawet nie studentka, tylko uczennica liceum ogólnokształcącego. I w związku z tym na mój odcinek co chwilę, co jakieś 10 sekund nakładał się taki ogromny czerwony napis i mnie to tak irytowało, że usunęłam ten odcinek i wrzuciłam go ponownie, ale nie wiedziałam, jak jakby się pozbyć tych napisów, więc wpadłam na pomysł, że ściągnę rejestrator nagrywania ekranu, you know, i nagrałam podgląd. Podgląd w programie. Czajcie tą fazę? To naprawdę trzeba być nietuzinkowym mózgowo, żeby na coś takiego wpaść, no ale to było jednorazowy taki wybryk i potem już montowałam jakby w HD. Zobaczcie, jakie profesjonalne, full profesjonalizm, jeżeli chodzi o intro. A tak naprawdę to tam była taka nakładka, że się wpisywało tylko napisy, co ma się wyświetlać, a resztę tutaj latało. Także to nie był żaden green screen, ani nic ambitnego, nie stworzyłam tej animacji. Natomiast to tło. To jest zdjęcie, które sama zrobiłam na mojego Instagrama, więc możecie zobaczyć tam też nazwę Pastel Cut. Prawa autorskie, które były mi obcym pojęciem. Właśnie je stosowałam, ale ja nie wiedziałam. Jeśli się tu znalazłaś, naprawdę musiałeś zabłądzić w internetach. Ale skoro już jesteś... To stój! Chyba muszę zamknąć okno. Widzieliście to genialne opóźnienie? To jest slow motion charakterystyczne dla youtubera poniżej poziomu amatora. Ja wiem, że na 50% trafiłaś tu z czystego przypadku. Nie masz zielonego pojęcia, kim jestem, ani co tu robię. A twój wzrok spoczywa teraz na mnie, podczas gdy przez mózg przechodzi myśl: Boże, jakieś kolejne dziecko, które myśli, że zrobi karierę na polskim YouTubie. Ale to właśnie powód, dla którego proszę cię, abyś dał mi tą chwilę. Minutę. Albo dwie. Jestem ciekawa, ile osób trafiło tutaj z czystego przypadku, ile osób trafiło tutaj z mojego bloga, bo ja byłam blogerką, moi drodzy, tak, byłam blogerką wcześniej, a ile osób trafiło tutaj po tych wszystkich komentarzach nagrywanych na mój temat, bo wydaje mi się, że chyba najwięcej ludzi to będzie właśnie z komentarzy, chociaż moje obliczenie, że 50% z czystego przypadku też mogą być autentyczne. Dobra, może trochę dłużej. W każdym bądź razie chciałabym w tym czasie... Jaka zaborcza! Przybliżyć ci... Powód! Tak, powód, dla którego wrzucam ten filmik do sieci. Nie ma nic bardziej irytującego niż osoba przed kamerą, która non-stop poprawia włosy. Czy to grzyweczkę cały czas, czy tutaj wiesz, bawi się włosami, a ja to robiłam notorycznie, bo dla mnie grzywka musiała być perfekcyjna. Jakby wystąpienie bez gimp grzywy to było jak spaghetti bez sosu. Niby okej, ale jednak nie wiem, czy okej. Nazywam się Olga Maria Keira Sałacka. Tak, mam trzy imiona. Lecz w internecie od 2 lat przedstawiam się pod pseudonimem Nanami-chan. O tak! I w sumie to jest zabawne, bo ja serio przedstawiam się 3 imionami, dlatego że ja to trzecie imię tak naprawdę mam z wierzbowania. I pomimo tego, że nie chodzę do kościoła, ale nie neguję też żadnej religii, ani się nie określam jako nikt, no po prostu jako nikt się nie określam, ale to trzecie imię tak mi się podoba, bo wybrałam sobie imię Keira, że faktycznie ja sobie je wpisuję wszędzie, ale jakby w dowodzie i tak dalej mam tylko Olga Maria, więc Olga Maria Wesołowska, only... Olga Maria Wesołowska can judge me. I to, co jest najlepsze, to to, że na początku mojego kanału mówiłam Nanami-chan.
Chan, a nie Nanami Chan, bo to było dosłownie kilka miesięcy przed tym, jak zaczęłam naukę języka japońskiego i jak od góry do dołu zostałam zbesztana przez moją nauczycielkę, że mówię Chan, Boże, święty kobieto, to jest po prostu tak, jakbyś jeździła, wiesz, kredą po tablicy i był ten pisk. Nikt tego nie lubi, nikt tego nienawidzi i ktokolwiek zna japoński, po prostu... What the fuck, kobieto! Nie, mówi się Nanami Chan, a nie Nanami Chan. Jestem blogerką. Interesuję się kontynentem azjatyckim, a w szczególności Japonią. Najwięcej uwagi poświęcam jej modzie ulicznej. Szkoda, że tyle czasu też nie poświęcałam swojemu makijażowi, bo ja jestem święcie przekonana, że mój makijaż oka mógł być naprawdę dużą inspiracją i sugestią do stworzenia gry w niebieskiego wieloryba, bo moje oko autentycznie wygląda jak jakaś wieloryb, jakaś duża ryba. Jeżeli chodzi o moje zainteresowanie modą azjatycką, ono troszeczkę wygasło dosyć sporo, ale to nie jest tak, że odcięłam się od tematu w 100%, bo ja sobie lubię poczytać, co się obecnie dzieje w Azji, jeżeli chodzi o style i tak dalej. Natomiast już tak bardzo u mnie tego nie widać, chociaż ostatnio mnie właśnie tak natchnęło, że brakuje mi takich alternatywnych ciuchów i już troszeczkę zamówień pędzi z innego, obcego kraju, jakim są Chiny i Japonia, do mojego tutaj cudownego mieszkanka. Także niedługo myślę, że będą jakieś fajne hole. Od urodzenia jestem wegetarianką. Kocham zwierzęta, a w szczególności koty i jednorożce. Chyba nic się nie zmieniło, jakby nadal kocham koty i jednorożce i jakby jeżeli ktoś mi chce kupić jakąś maskotkę, to jednorożec to będzie coś cudownego. Natomiast jeżeli ktoś znajdzie koto jednorożca, guys, to jest po prostu orgazm dla mojego głowy, mojego wzroku, węchu. Tak, tutaj się nic w szczególności nie zmieniło. Nadal uważam, że jednorożce latają tutaj za oknem, tylko akurat jak patrzymy, to się chowają, a każde przekleństwo zabija jednorożca. Na tym punkcie po prostu świra. Mam dwa kotki, Yumi i Matiego, które wam pokażę w jakichś kolejnych filmikach. Preferuję style nu oraz pastel got. Wow, widzieliście tam? Tam był taki delikatny zoom. To była mocniejsza forma tutaj montażu niż kiedykolwiek wcześniej. Bo widzieliście, jak były wklejone te zdjęcia? Słabo, słabo. Naprawdę słabo. Dla mnie takie 2+. Że wiecie, no przechodzimy dalej, ale bez szału. Cukowam, ubóstwiam piercing. Piercing! Piercing! Piercing? Nie, piercing. Piercing, jak co, jak nie wiesz co znaczy, to żal, żal, żal. W prawym uchu mam 5 kolczyków, ale w najbliższym czasie robię jeszcze 2. W lewym natomiast mam tunel 12, ale niedługo będzie 14. Update moich kolczyków. W prawym uchu nadal mam tutaj 5, ale tutaj mam 6 wrząsce. I tutaj też mam wrząsce, czego nie było. Jest tutaj wcześniejszy kolczyk, tylko bardzo rzadko go noszę. I skończyło się faktycznie na 14. Rozepchałam do tego i dalej już nie pchałam. Ale jak tu bardzo widać, jak ja mam krzywo zrobione snake'i. Bo ja mam krzywo zrobione snake'i, bo robiłam je u kumpeli i niestety zrobiłyśmy tak, że... czekajcie. Tutaj tak tego nie widać, to trzeba jednak... chociaż widać, no ten jest wyżej niż ten. Ten jest niżej. Nie zeszła mi opuchlizna i zrobiłyśmy kolczyki. I to był błąd, to był spory błąd, ale... no cóż, na błędach z młodości człowiek się uczy, jak nasze podkłówki, a ja innych kolczyków nie lubię, ponieważ nienawidziłam tych labretów, mnie to tak irytowało, je cały czas gryzłam, bo czułam tego labreta i ciągnęłam i to mi się jeszcze dłużej brało i goiło przez to, bo non stop po prostu nim ruszałam. Ale jak nasze podkłówki, to nie widać, że jest krzywo, ale uważajcie, jest krzywo i piercerka też mi powiedziała, nie robi się tego, koleżanki. Dzisiaj zamawiam no tak. 3 tunele i 1 spiralkę. No i jeszcze mam 1 kolczyk. Nigdy, przenigdy nie rozpychajcie ucha spiralami. Spirale nie są idealnie okrągłe. Jeżeli się przekroi, to w przekroju poprzecznym widać, że spirala jest troszeczkę jajkiem. Przez to niestety, ale ucho rozpycha się nierównomiernie i bardzo łatwo się nawabić słoneczka, chociaż tak naprawdę nie znam człowieka na ziemi, który ma tunel i nie ma słoneczka. Chociaż jeżeli nim jesteś, to napisz w komentarzu. Za 3 dni kończę 17 lat. 16 marca mam urodziny.
Jutro kończę się... Nie! Jutro kończę 23 lata! Jest 16 marca! O Boże, jak to brzmi! Czuję się absurdalnie staro, ale mentalnie ja nie wiem, czy nie zatrzymałam się na poziomie tego 17-latka. No jakby może 18, ale nie wiem, czy jestem starsza. Mentalnie 23. Wow, to jest... Hen hen za kulisami i tak dalej. Mam się 99 roku. Żyję już drugi wiek. Ale ja szalona. Ja ten odcinek chyba widziałam tyle razy na tych wszystkich komentarii, bo jak do mnie zaczynali nagrywać, to ja to oglądałam, że ja po prostu znam połowę tekstów z tego odcinka na pamięć, nie? Oglądanie tego odcinka ze mną jest jak oglądanie Harry'ego Pottera ze mną. Nie da się, bo ja cały czas komentuję tym samym tekstem, który leci. Kocham rysować i mam w związku z tym bardzo, ale to bardzo dużo planów na życie. Aż tak dużo, że nie wiem, na którym się skupić, więc na razie po prostu rysuję. Z jednej strony chciałabym zostać tatuażystką, z drugiej iść na architekturę albo projektowanie wnętrz, albo grafika. Jeżeli chodzi o moją przygodę z rysowaniem, niestety, ale ona zakończyła się kilka lat temu, obecnie od czasu do czasu sporadycznie rysuję. Jeżeli chodzi o moją karierę tatuatorską, słuchajcie, zrobiłam 7 tatuaży, z czego 5 jest dobrych. 5 jest dobrych, ale wydaje mi się, że te 2, które naprawdę no spieprzyłam, bo ja inaczej tego nazwać nie mogę. Naprawdę, jak na to, jak ja to wspominam, to ja mam ochotę zapłacić za tym ludziom, za poprawkę, ale no podpisali mi zgodę, że się zgadzają na wszelkie uszczerbki na zdrowiu, więc jestem bezpieczna, 100% safe, bardziej niż dureksy. Wracając, wydaje mi się, że to była karma z tego względu, że oni się ze mną tak licytowali co do ceny, a ja chciałam dosłownie tylko na materiały, żeby mi się zwróciło, żeby nie była stratna, żadnego zarobku z tego nie miałam, a oni mi podawali argumenty, że no, ale tatuujemy w domu, a nie w studiu. Byłam w studiu, to jest sterylnie. Guys, moją podstawą było, żeby wszystko było bezpieczne, sterylne, czyste. Ja miałam naprawdę wyposażenie studia w swoim domu, ale rzuciłam tą karierę, bo stwierdziłam, że ja jestem osobą, która musi dać 100% na jednym płaszczyźnie, a nie skupiać się na kilku, bo wtedy po prostu jesteśmy mniej efektywni, a ja wolę być efektywna w czymś jednym konkretnym, ale po prostu wydaje się mi, że w dalekiej przyszłości, kto wie, who knows, może kurde będę tatuować. Natomiast jeżeli chodzi o moją karierę tutaj na płaszczyźnie architektury, to niestety najbliższe 3 lata po tym odcinku uświadomiły mnie w liceum, że jestem matematycznym debilem i moje bloki waliłyby się i paliły, zanim zdążyłabym je dokończyć. Natomiast jeżeli chodzi o projektanta wnętrz, wydaje mi się, że byłabym naprawdę kompetentną osobą i zastanawiam się, czy nie zrobić sobie jakichś kursów i tak dalej, bo ja uwielbiam tworzyć wnętrza. Ja jak gram w Simsy, to głównie buduję domy, a nie chcę mi się grać, więc jakby, you know, moja wiedza, moje kwalifikacje są na poziomie bezwzględnie wysokim. Jeśli jesteś osobą nietolerancyjną, już możesz wyłączyć ten filmik, ponieważ nietolerancja... Przepraszam, ale nie wiem, czy toleruję tą osobę. I w ogólnym propagowaniu pojęcie zła... Co? Propagowanie w ogólnym znaczeniu... Propagowanie w ogólnym znaczeniu pojęcia zła. Przepraszam, przejęzyczyłam się, a jak ja powiedziałam? Ponieważ nietolerancja i w ogólnym propagowaniu pojęcie zła. W ogólnym propagowaniu pojęcie zła. Polska język, trudna język. To dwie nieliczne rzeczy, jakich po prostu nie jestem w stanie zaakceptować. Naprawdę wolałabym mieć 10 widzów takich stałych, którzy są tolerancyjne, szanują poglądy innych. Niż na przykład 50, którzy tą tolerancją innych nie chcą obdarować. Ej, tutaj się chyba coś zmieniło w moim rozumowaniu, bo jakby ja niestety, ale niestety, znaczy wydaje mi się, że już każdy kurde, ale tak patrzy na tą ilość wyświetleń, polubień i tak dalej i jakby wolę mieć więcej i wolę mieć jakby bardziej zaangażowane, nawet jeżeli tam są dymy, to ja wiem, że ta 10 kontra ta 50, wiecie, 10 zaangażowanych, kochanych, tolerancyjnych, 100% moje kruszynki, czyli wy, kontra ci tacy hejterzy, to i tak my wygramy, bo w nas jest siła, w nas jest wiara, a hejterów teraz wolę mieć więcej, chociaż zróżnicowaną widownię niż taką
stuprocentowo czystą, ale dla mnie liczy się po prostu zaangażowanie, so lecimy dalej. Nie jarają ci filmiki, gdzie co drugie słowo pada uwielbiane przez Polaków słowo na K? To też możesz wyłączyć ten filmik, bo ja dużo nie klnę. No, wtedy jeszcze nie klnęłam dużo, a teraz niestety to jest mój chleb powszedni. Kiedy się zirytuję, to ojejku, z dala ode mnie od dzieci, bo ja jestem bluzgaczem niestety. Ale na filmikach mimo wszystko raczej nie klnę za dużo. Jeśli jednak interesują cię vlogi o życiu, jakieś pogadanki na temat kuchni, no bo jestem wegetarianką, jak już mówiłam, na temat mody, szalone, zwariowane challenge. Mój najbardziej zwariowany challenge to bita śmietana challenge! Woo! Crazy! Nie, a poza tym to chyba się zgadzam sama ze sobą, bo w gruncie rzeczy zaczęłam robić to wszystko, co powiedziałam, tylko że bardziej z charyzmą i chyba z większym profesjonalizmem niż to, co dzisiaj wam serwuję. Uważam, że ten kanał powinien ci się spodobać. No to chyba w sumie na tyle. Nie wiem, ile zajęłam ci czasu. W każdym bądź razie dziękuję za poświęcenie tej chwili, może trochę dłuższej, może krótszej, twojego życia dla mnie. Och, jakie mocne, no. Mocne bardzo. No to co? Do zobaczenia. A, jeszcze coś. Postaram się... I to, co jest jeszcze bardziej żałosne, to ogólnie jest mi wstyd, bo ja faktycznie kolejnego dnia tutaj mam, znaczy za 3 dni mam tutaj urodziny 17, a ja myślałam, że jeżeli chodzi o cięcia w filmach, to się cały czas robi stop. Wiecie, ile ja razy stopowałam to nagranie, jak to nagrywałam? Nie wiem ile, z 50 kurde, stopowałam i zaczynałam kolejne zdanie. Kończyłam zdanie, wyłączałam kamerę i włączałam ją od początku. Boże, ja nie wiedziałam, że tnie się w programie, tylko myślałam, że tnie się stopowaniem kamery. What the fuck? Co to w ogóle jest za tok myślenia? Wrzucać filmiki regularnie. Tak sobie postanowiłam, że jeden na tydzień. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, to już chyba serio na tyle. Pa! Z tą regularnością to jak widzicie mam problem do dzisiaj, chociaż były, znaczy długie okresy, bez przesady, długie okresy były, gdzie te filmy faktycznie były co wtorki i co piątki, potem były co wtorki, piątki, niedziele i ja nadal jestem na etapie, że chcę do tego wrócić, ale po prostu miałam trudniejszy okres i musiałam troszeczkę przystopować, zrezygnować, musiałam trochę wychillować bombkę, bo w przeciwnym razie po prostu byłoby ciężko, ale wydaje mi się, że tej regularności wrócimy i będą to 3 filmy w tygodniu, a nie jeden. Teraz będą nieudane sceny! Coś, co nie ma prawa istnieć! Nieudane próby! Pięknie! Pięknie! Słuchajcie, moja osoba, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Już powiedziałam. Kurczę, trudne słowo. Zasubskrybować. Jeśli chodzi trochę za Instagram. Pięknie. Jeśli choć trochę Pięknie. Pięknie. Jeśli choć trochę zainteresowała cię moja osoba, to zapraszam do Pięknie. Jeśli choć trochę zainteresowała cię moja osoba, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i dania łapki w górę. Do zobaczenia! Czyli żyję już drugi wiek. Ale ja szalona. Przebrnęliśmy przez to bagno, moi drodzy. No, co ja mogę powiedzieć? Nie było tak źle, jak sądziłam, że będzie. Myślałam, że będzie naprawdę znacznie gorzej, że będziemy tutaj po prostu kwiczeć i ryczeć drugie słowo, ale wydaje mi się, że nie byłam aż... Nie no, byłam strasznie przerażona tym odcinkiem. Ja się tak w ogóle stresowałam, jak ja to nagrywałam. Nie wyprosiłam. Moi rodzice w ogóle nie... Czekajcie. Moi rodzice w ogóle nie wiedzieli o tym, że ja zaczynam nagrywać na YouTube. Ja nie wiem, czy oni w ogóle wiedzieli o moim vlogu. Nie wiem, czy wiedzieli. Jakby... Chyba wiedzieli, ale jakby... I don't know, serio. Nie wiem.
I ja to nagrywałam, kiedy nikogo nie było w domu i to było dla mnie takie stresujące. W ogóle nie miałam statywu, nagrywałam na książkach. Jeżeli was interesuje kariera youtubersko-influencerska, to tak naprawdę każdy miewa trudne początki i nie ma w tym nic złego. Ja się obecnie z perspektywy czasu śmieję z tego, ale jakby jestem dumna, ja tego nie usunę, bo tak wyglądał mój początek, jakby, wiecie, nikt nie rodzi się z tak ogromnym talentem do wszystkiego, że wszystko potrafi. Kurczę, wielu rzeczy musimy się nauczyć i tak samo ja musiałam się oswoić z kamerą, która była dla mnie przeraźliwa. Uwielbiałam pisać, uwielbiałam tworzyć dla ludzi, ale w życiu nie widziałam siebie przed kamerą. Było to dla mnie tak dziwne, czułam się tak skrępowana i skringowana, że stwierdziłam, że no nie wiem. Na początku myślałam, że to będzie takie... Ja w ogóle na początku chcę wam powiedzieć, że powiedziałam, że będę charytatywnie działać, że ja nie będę z tego pobierać pieniędzy, nie będę na tym zarabiać, ja to robię z pasji w ogóle. Natomiast to jest obecnie moje główne i jedyne źródło utrzymania. Ja żyję z YouTube'a i z kampanii, więc jak w pewnym momencie już moi rodzice wiedzieli, że mam kanał, ja się zaczęłam wkurzać i powiedziałam: włączam zarabianie, teraz będę korzystać z tego materialnie. I powiedziałam: mamo, ja nie idę na studia, mi wystarczy, ja będę się utrzymywać z YouTube'a. I moja mama: no, no jasne, będziesz się utrzymać z YouTube'a, jasne, idź się lepiej uczyć matematyki, dziecko! I tak na serce, kuszynki, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę, jeżeli nie zrobicie tego jeszcze na początku, jeżeli chcecie więcej od oglądania starych odcinków, koniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzu, ponieważ możemy to zrobić, a ja się już z wami żegnam, ale jeszcze więcej, że się zapraszam na wszystkie social media, ja się już z wami żegnam i elo, kochamy z kuszynki, widzimy się niebawem!